Witajcie, z tej strony Kamil, a przed wami druga saszetka Lego Next Nights, którą ostatnio kupiłem. Otwórzmy ją bez zbędnego pośpiechu. Dzisiaj zamierzam zrobić to nieco szybko, ekonomicznie, że tak to nazwę. Hop, siup. Zaskoczony barniz. Ha, fajnie, mam kolejnego barniza. Jaka morda. Nie jest to może kolejny barniz, taka powtórka, jaka mi się ostatnio trafiła. Fajnie, bo mam kolejnego już barniza. Wielu tutaj potworów występuje w kilku wariantach. Dalej mamy zbrojny Aron. Fajnie, choć mógł być lepiej. To zostawię na koniec. Wszystkie napięcie było. Chyba w Sylwestii był. Dobra, trochę powtórek jest, oprócz tego pierwszego, który mi się podoba. Jednak to wszystko zostaje, ta cała powtarzalność zostanie zanegowana, jeśli to okaże się być fajne. Uwaga, to zamykam oczy, odwracam. 3, 4, Nexon Knights! Nie! 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 I jeszcze raz nie! To już trzecia Bicciorella Ultra w mojej kolekcji. Wszystko powtórki. Tym razem nie wyszło. Po prostu Yin Yang. Wtedy fajnie, teraz nie fajnie. Że teraz sobie porównajcie chwilę. O. No, nie ma porównania. Powtórka i to kolejna powtórka. I Ultra Aron superowy będzie siedział tuż przy Ultra Kleju. No fajnie, ale to masakra. Ale żeby nie było. Zaskoczony Barniz fajny. Trzymajcie się. Cześć.